Ciszewski. Ten sam stadion, 17 dzień października, tyle że 17 lat później. Ta sama polska reprezentacja w takich samych kostiumach, mówię ta sama. Ta sama, bo reprezentująca nasz kraj, ale przecież w tych samych kostiumach zupełnie inni ludzie, o zupełnie innych umiejętnościach i innej kulturze gry. Ten sam rywal i wciąż tak samo znakomicie grający. Anglicy, czwarty zespół ostatnich mistrzostw świata, uzupełniony dziś tylko jednym nowym graczem, który nie był na mistrzostwach, zaś w bramce odwieczny rezerwowy, dziś jako pierwszy Chris Woods. 80 tysięcy ludzi. Ten mecz da nam odpowiedź, czy mamy wreszcie polski zespół, czy też go nie mamy. Anglicy wciąż na fali, a mimo to trener, nowy trener reprezentacji Anglii, Graham Taylor, przywiązuje do tego spotkania olbrzymią wagę. To mecz... Linia obrony od prawej strony, a gramy trójką obrońców z numerem drugim Szachowski, z numerem piątym Kaczmarek, kapitan naszej reprezentacji, z numerem trzecim Wdowczyk. Ustawienie drugiej linii od prawej strony, Robert Warzycha z numerem ósmym, Nawrocki z numerem szóstym, Szewczyk z numerem czwartym, Tarasiewicz z numerem siódmym i Zioper z numerem jedenastym. W ataku z numerem dziesiątym Kosecki, z numerem dziewiątym Jan Furtok. Reprezentacja Anglii w bramce Woods z numerem 1, dalej z dwójką Dixon, z trójką Piercy, z czwórką Parker, z piątką Walker, z szóstką Wright, z siódemką Platt, z ósemką Gascoigne, z dziewiątką Bull, z dziesiątką kapitan Lineker i z numerem 11 John Barnes, a więc skład reprezentacji Anglii identyczny jak w ostatnim spotkaniu wygranym 1-0 z Węgrami. Sędzią jest Tullio Lanese, Włoch, ten, który przed rokiem w przegranym meczu 0-3 był sędzią liniowym. Ma 43 lata, prowadził między innymi na Mistrzostwach Świata we Włoszech spotkanie Brazylia-Szwecja. Urzędnik, dobiazgowy aptekarz, często używający gwizdka, wyłapujący każdy najdrobniejszy fał. Ustawili. Rozpoczęli. Z wiarą w sukces, którym na pewno byłoby wywalczenie tutaj wyniku remisowego. Tu Wolnik Żawa niesamowita. Gdy wyszli na rozgrzewkę, zostali oczywiście wygwizdani. Ale wcześniej wyszli po to, żeby oswoić się z tą atmosferą paraliżującą wiele czołowych drużyn. Gary Lineker, który świetnie zadebiutował w roli kapitana podczas spotkania z Węgrami. Grać dalej. Interwencja Wdowczyka. I ważne pierwsze minuty, żeby spokojnie, rozważnie nie popełnić tutaj jakiegoś głupiego, szkolnego błędu, który byłby brzemienny w konsekwencjach. Przetrzymać pierwsze minuty. Zaangażować się w walkę, podjąć ją szczególnie w drugiej linii. Trudną rolę będzie miał Nawrocki, który będzie musiał tutaj przy akcjach drużyny angielskiej ofensywnych dochodzić do Pierce'ego. Kryjemy indywidualnie, ale o tym będzie jeszcze czas po paru minutach gry powiedzieć. Bandy. Wright. Nawrocki, Tarasiewicz. Nawrocki. Robert Warzycha. Tarasiewicz i pierwszy kontakt z piłką w 18 występie wiecznego rezerwowego Krista Łupca, który dziś gra drugi mecz jako pierwszy bramkarz reprezentacjami. Faulowany Gary Lineker. Piercy. Lineker i wejście Czechowskiego, który właśnie opiekować się będzie Linekerem, a w przypadku zmiany pozycji Linekera z Bólem ta wymienność z Dowczykiem. Nawrot. Dobre przejęcie piłki przez Nawrockiego. Lewą stroną idzie Szewczyk i nieporozumienie Nawrockiego z Koseckim. Szansa na zdobycie bramki, której nie udało się strzelić Anglikom przez 17 lat polskiej reprezentacji, oczywiście w kontratach. Anglicy, dobrze. Lineker i
faul Jacka Jobera. Gascoigne, ulubieniec. Tarasiewicz, ładne wyjście z wody. Furtok dojechał do kolegów w poniedziałek. Dobra gra w ostatnim spotkaniu ligowym w KSV. Dobrze. Sporo gramy z pierwszej piłki, choć niecelnie. Seth Walker rewanżuje się podobnie jak i Polacy niecelnym zagraniem. Kosecki faulowany przez Paula Parkera. Ucisk, doping na trybunach. Zrobiło się spokojniej. Czwarta minuta eliminacyjnego pojedynku Mistrzostw Europy grupy siódmej pomiędzy Anglią i Polską na stadionie Wembley. Kaczmarek, kapitan polskiej reprezentacji. Dziober. Ładne zagranie, Furtok na polu karnym Robert Parzycha, obok Roman Kosecki, pokazuje mu się Furtok, pole karne, obok Kirsi, Kosecki do środkowania na pole karne, zbyt jednak mocne, ale utrzymamy się przy piłce, pędzi tutaj Roman Szewczyk. Szewczyk i Kosecki. Pierwszy, choć nieudany atak polskiej reprezentacji. Oto Roman Kosecki, dziś w reprezentacji po raz 33, dotychczas 9 zdobytych bramek. Błąd Doszyka, naprawiony przez Kaczmarka i Józef Pani. I Andrzej Strejla, u którego mina była znakomitym komentarzem do tego błędu Dariusza Wdowczyka. 17 lat temu był na tym stadionie z reprezentacją młodzieżową. Grał natomiast jego asystent Lesław Śmikiewicz. Kazimierz Górski był dziś na odprawie razem z Andrzejem Strejlałem i trenerem Śmikiewiczem. Dużo nie mówił. Po prostu powiedział, żeby skopiowali wyczyn przed 17 lat. Tego im życzył, żeby życzył tego, żeby wyszli bez kompleksów, z wiarą w to, że naprawdę z Anglią można osiągnąć korzystny rezultat. Dobrze. Ładne przejście Tarasiewicza. Kosecki. Furtok. Furtok obozi go Paul Parker. Dziober. O dziwo to my atakujemy, a nie Anglicy. I rzut wolny dla polskiej drużyny. Mark Wright. Strzelec bramki dla drużyny angielskiej. Podczas Mistrzostw Świata w pojedynku z Egiptem. Iście aptekarską dokładnością ustalił miejsce, skąd Polacy będą wykonywali rzut wolny. Gramy od pierwszych minut odważnie. Bez kompleksów. Tarasiewicz, Chris Wood. Ładny strzał i ładna obrona angielskiego bramkarza. Myślę, że zasłużone brawa dla jednego i drugiego. Ryszard Tarasiewicz po raz 51 w narodowej reprezentacji. I tumult niesamowity, bo oto gaz kończy piłkę. Wideokasety, klipy, wszystko co tylko może być. Księgarnia, książka biograficzna, której autorem Gascoigne się pojedynkował, ale może o tym za chwilę. Bandzi, pierwsza udana
groźnej sytuacji interwencja, która podbudowuje pewnością bramkarza w takich momentach. Lee Dixon, trzeci występ reprezentacji, jedyna nowa twarz w kadrze Grahama Taylora. Walker. Wszyscy, z wyjątkiem Wrighta, angielscy piłkarze na naszej połowie. Świetne wejście Barnesa. I też udane przeszkadzanie mu przez Roberta Warzychę. Rozpoczniemy od rzutu z aut. Oto John Barnes. Piłkarz Liverpoolu, który debiutował w reprezentacji w roku 83 w spotkaniu przeciwko Irlandii Północnej, a więc 7 lat temu. Dziś po raz 60 w reprezentacji Anglii z dorobkiem 10 bram. Faulował Kosecki. A na Państwa ekranach David Platt. Choć egzekwować za moment będzie ten rzut wolny. Stuart Pearce, rośnie angielscy obrońcy już na naszym polu karnym. Pearce, miękkie wrzucenie w angielskim stylu. Gascoigne, faulują tam, sygnalizują Anglicy, że był faulowany blisko całej akcji Tullio Lanese, który jest od biednego zdania. Des Walker. Dowczyk, widzą Państwo, przyszedł z lewej strony na prawą. Nawrocki. Tarasiewicz. Wypuszczenie tam w pójść szybkiego Koseckiego. Idzie również prawą stroną Robert Warzycha. Jest też Walker, który widzą Państwo, jak musiał interweniować. Faul był tymczasem Roberta Warzychy. Rzutem wolnym rozpoczynają Anglicy. Gramy odważnie, bez kompleksów. Podjęliśmy walkę. Faul Czachowskiego na linę Kerzy. 10 minuta. Stadion Wembley. Eliminacyjny pojedynek mistrzostw Europy. Par. Szansa dla angielskiej reprezentacji. Wejście groźne. Ida zawsze szczęście. Kiksuje Lee Dixon. Pierwszy błąd polskiej obrony. Do tego Anglicy nas przyzwyczaili. Akurat nie Lee Dixon, bo Paul Parker, gdy wyrugował podczas mistrzostw świata Stevensa, również bardzo często znajdował się w takich dogodnych sytuacjach. Anglicy grają trzema obrońcami, zarówno w tym spotkaniu Lee Dixon, jak i Stuart Pearce będą zawodnikami, którzy często, myślę, w miarę upływu czasu dublować będą pozycje skrzydłowe. Robert Burtok za bocznej linii. Obiecujący początek Polaków, ale cały czas trzeba angażować tutaj mnóstwo sił, by nie dać nabrać właściwego rytmu gry drużynie angielskiej. Wtedy stają się bardzo groźni. Pierwsze świetne zagranie do Bula. I out dla polskiej drużyny. Raz jeszcze najgroźniejsza akcja, jaką zespół angielski stworzył podczas dotychczasowych minut, które upłynęły w tym spotkaniu. Zbyt późno wrócił tam Jacek Ziober, którego dzisiaj trzeba było poświęcić na grę defensywną, na pilnowanie właśnie Lee Dixon. Right. Dixon atakuje go Ziober, dobrze. Des Walker. Parker. Right. Tarasiewicz ma czas, swobodę na rozpoczęcie akcji. Dobre zagranie na prawą stronę do Romana Koseckiego. Obok niego Des Walker, na polu karnym Jan Furtok. Kosecki.
niecelnie, nieporozumienie, a szkoda. Szanować piłkę w ataku pozycyjnym, zwracał na odprawę uwagę Andrzej Strejla. Nie trwonić sił niepotrzebnie na niecelne zagranie. Dobrze. Kosecki, Warzycha. Kosecki, Robert Warzycha. I znowu nieporozumienie naszej drużyny. Czyste wejście. Gascoina. Niesłychanie popularny. Po mistrzostwach świata. Gól. Świetnie Czachowski. Angielska prasa próbowała wywrzeć presję na trenerze Taylorze, by wystąpił dziś Pierce, ale ten jednak z konsekwencją postawił na Bulla. Kosecki. Jak na razie to ostatnie podanie w wykonaniu polskiej drużyny niezbyt celne. Robert Warzycha. Miało odważnie i rzutem z autu rozpoczną Polacy. Nie ma dla Anglików straconych piłek. Wydawałoby się, że będzie kolejny out dla Polaków. Tymczasem Walker z Platem poradzili sobie. I faul Czachowskiego. Oto nowy kapitan reprezentacji Anglii. Po zakończeniu kariery przez Petera Shiltona, kontuzji Robsona, jemu koledzy i trener powiększyli ten punkt. Dziesiąty występ Linekera, 36 zdobytych bramek. Twierdzą specjaliści od angielskiego futbolu, że ma szansę poprawić rekord Bobby Charltona. Tymczasem Lee Dixon, miękkie wrzucenie, nie ma spalonego, Bandzik, niech to złapie, dobrze. Oj, gorąco, gorąco. Popatrzmy teraz na spokojnie. Przegraliśmy tutaj główkowy pojedynek, konkretnie Kaczmarek nie upilnował Gascoina Tarasiewicz, który powinien wracać. On bowiem, jemu przydzielono opiekę nad tym zawodnikiem angielskiej drużyny. Po wyrównanych pierwszych minutach niedokładna gra w ataku polskiej drużyny, coraz wyraźniej zaznaczająca się przewaga zespołu gospodarzy. Lineker. Teraz pierwszej piłki. Trudno nie oczekiwać tutaj od czwartej drużyny ostatnich mistrzostw świata gry nowoczesnej. Dziober. Dość ryzykownie Warzycha do Wandzika.
Józef Wandzik ucierpiał tutaj w tym starciu z Gascoignem. Opatrywana ręka przez naszego lekarza, doktora Celowskiego. Mówię o tym, czego nie obserwują Państwo na swoich ekranach, a tymczasem rozpoczynamy od rzutu z aut. Strzelał Tarasiewicz. Właśnie na strzały z daleka Tarasiewicza Szewczyka liczy w dzisiejszym spotkaniu trener Andrzej Strejc. Czasem Anglik, Paul Parker. Wright, Walker. Pan. Robert Warzycha. I out dla Polaka. John Barnes, uczestnik dwóch ostatnich mistrzostw świata i mistrzostw Europy, tak nieudany przed dwoma laty dla angielskiej drużyny, etatowy reprezentant, świetne recenzje za grę w Liverpool. Dixon. Lineker. Dixon. Bull. Dobra interwencja Duchowskiego. Steve Bull, 11 bramek w drugiej lidze, Wolverhampton. Do niedawna rezerwowy, ale taka rola, jak twierdził, mu odpowiadała. Teraz wychodzi w podstawowej 11 zespołu angielskiego. Wygrany pojedynek przez polską obronę. I rzut wolny po faulu na Koseckim Wirsiego. Zagrać tak, jak jesienią ubiegłego roku na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Oto cel, jaki stawiał przed zespołem, którego skład personalny niewiele się różni, Andrzej Strejlał. Szczególną rolę, wspominałem o tym, ma Nawrocki, który nie ma żadnego udziału, jeśli chodzi o indywidualne krycie, ale ma wspierać w sytuacjach włączania się do ataku pozycyjnego obrońców i kryć Kirkiego. Na razie dość umiejętnie wybijamy Anglików z uderzenia. Dobrze. Szewczyk. Jacek Dziober. Wracają Anglicy na swoją połowę. Nawrocki. Dobczyk. Mocne zagranie do Koseckiego, który fauluje tam Paula Parkera. Gascoigne, a i takiemu mistrzowi jak on zdarzają się takie zagrania. Porównywalny z Johnem Bestem, George'em Bestem. Zawodnik, który nie stroni od kontaktów z dziennikarzami, lubi bywać w pubach, ma mnóstwo wielbicielek, kto wiecznie więcej niż wielbicieli. Jest człowiekiem, który nie schodzi z pierwszych stron gazet. Jego zdjęcia ozdabiają mnóstwo gazet, często w najróżniejszych reklamach telewizyjnych. Mnóstwo wywiadów. Ostatnio ukazała się o nim książka biograficzna. I Gascoigne poprzez swojego adwokata zaskarżył angielskiego dziennikarza. Dobry strzał Romana Koseckiego i dobra interwencja Łódź. Zaskarżył, że użył pseudonimu Gaza, który jest zastrzeżony tylko i wyłącznie dla niego, że napisał o nim biografię, nie zamieniając piłkarzem jednego słowa. Proces jednak przegrał, ale nieważne, oświadczył po tym procesie. Ważne chyba po prostu, bo Gascoigne wyznaje zasadę, że by było o nim jak najgłośniej i jak najwięcej by o nim mówić. Daje powody swoją świetną grą, 9 bramek, przewodzi wśród najlepszych strzelców First Division. Bam. Natychmiastowe zagranie Lineker i Wandzik, brawo. Mieli przez sekundę swobodę. Myślę o Barnesie czy Linekerze. I natychmiast było niezwykle groźnie pod polską bramą.
dzisiejszą transmisję oglądają Państwo dzięki Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej, który wykupił prawa licencyjne od angielskiej federacji i niejako zafundował polskim telewizjom właśnie tę transmisję. Taką decyzję PZPN podjął wczoraj, o czym poinformował naszą redakcję sekretarz pan Pietruszki. Za co w imieniu Państwa i swoim chciałem Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej podziękować. I gdyby jeszcze do tej decyzji dostroili się poziomem gry polscy piłkarze, myślę, że moglibyśmy być w pełni zadowoleni. No ale do końca pierwszej połowy jeszcze 22 minuty. Na razie wielkie spotkanie to nie jest. Typowa walka. Na niewiele pozwalamy Anglikom i oby tylko jak najdłużej nasi nie pozwalali na stwarzanie groźnych sytuacji. Popatrzmy na ten rzut wolny. Czterech angielskich zawodników ustawionych w jednej linii, po czym Lineker albo Platt powinni obiec tę czwórkę. Dośrodkowywać będzie Pearce albo Barnes. Na ten element właśnie cały fragment zwraca uwagę trener reprezentacji i Lineker obieg, tymczasem zaskakujący strzał na szczęście nie ten. Specjalista od takich sytuacji Stuart Pearce. Dziś w reprezentacji po raz 32. Uczestnik ostatnich mistrzostw świata. Jeden z bardzo dobrze grających zawodników angielskich. Do Nottingham Forest, w którym gra, przeszedł w roku 85, kupiony wtedy tylko za sumę 250 tysięcy funtów. Dużo gry z pierwszej piłki. Na wrót. Muszą wracać nasi pomocnicy, tylko trójka obrońców, czwórka angielskich piłkarzy. Na nasze szczęście poślizgnął się w tej chwili David Platt. Można powiedzieć, że człowiek, którego znalazł dla najpierw Aston Villa, a potem reprezentacji obecny jej trener Graham Taylor. Lepszy trener niż piłkarz, pisze o nim angielska prasa. Prowadził Aston z drugiej do pierwszej ligi, zdobył z nią w ostatnim sezonie wicemistrzostwo Ligi Angielskiej. I te krzyżowe angielskie podanie. Pearce. Nie ma straconych piłek dla Linekera, o czym nas przekonał przed rokiem na tym stadionie. I wywalczył rzut rożny dla drużyny angielskiej. Cztery telewizyjne stacje transmitują ten mecz. Przy czym trzy bezpośrednio. Telewizja turecka, grecka, holenderska, oczywiście nasza, a anglijscy z odtworzenia po godzinie 22. Taki zwyczaj na Wyspach Brytyjskich, by nie odciągać widzów ze stadionu. Dziś na Wembley Complex. Bronimy się na razie skutecznie, ale od dobrych kilku minut nie stworzyliśmy żadnej groźnej sytuacji pod bramką Woodsa. Lineker, Parker. Bandi Bravo, najbardziej zapracowany człowiek w polskiej reprezentacji. Długo trwały dyskusje wśród polskich szkoleniowców, mimo nieudanego występu Paki w ostatnim meczu przeciwko Stanom Zjednoczonym, na kogo się zdecydował. Nie był brany pod uwagę Sidorczuk. Trener Andrzej Strejlał wyznaje zasadę, że po prostu trudno wystawić w tak trudnym meczu zawodnika bez reprezentacyjnego stażu. Alright, nikt mu nie przeszkadza. Pearce, gdzie jest Nawrocki? Znów na nasze szczęście poślizgnął się angielski piłkarz. Tarasiewicz.
siła złego na jednego z trzech angielskich piłkarzy. Tarasiewicz faulował Barn po stracie piłki. Gascoigne. Barn. Natychmiastowe zgranie Czachowski. Parker. Od dobrych kilkunastu minut gra tylko i wyłącznie na polskiej połowie. Paul Parker, Gary Lineker, szeroko tym razem. Lee Dixon, Lineker, Kaczmarek, ofiarnie David Platt. Świetnie przeszkodził mu tam Szewczyk, szansa na kontrę, Kosecki, Szewczyk, osamotnieni Polacy. Myślę o Furtoku i niecelne zagranie Szewczyk. Bam. Dixon. Lineker. Bandzik. Myślę, że trafny wybór selekcjonera reprezentacji, jeśli chodzi o obsadę bram. Robert Parzyk. Kosecki. Dobre odegranie. Szansa na rozegranie ataku pozycyjnego. Kosecki. Na polu karnym Furtok i Ziober. Zbyt mocne jest na zagranie Romana Koseckiego. Cieszą się bardzo nasi zawodnicy w rozgrywaniu ataku pozycyjnego. Stąd obserwujemy niecelne zagrania. Ginący gdzieś w tumulcie angielskich kibiców doping skromnej grupy naszej Polonii. W eliminacjach Mistrzostw Europy polski zespół rozgrywa dziś 45. spotkanie. Anglicy 55. Oni byli trzykrotnie w finałach. My nigdy. Oni zdobyli trzecie miejsce w 68 roku. Czyste odebranie piłki przez nasz zespół. Mamy szansę na rozegranie ataku szybkiego, choć idzie to bardzo wolno. Faulowany Ryszard Tarasiewicz. Chwila oddechu dla Państwa i naszych zawodników. 30 minut poza nami. 0-0 na stadionie Wembley. Udany początek. Konsekwentnie gramy, jeśli chodzi o grę defensywną. Za mało jednak próbujemy kontratakować. Spieszymy się i dość szybko tracimy piłkę pod bramką Łódzka. Przewaga angielskiej drużyny wyraźna, ale te 30 minut było raczej typową walką o punkty w eliminacjach. Niewiele jak na razie piękna. Nie stoi ten pojedynek na najwyższym poziomie. Uwagę na to agresywne krycie, ładne teraz przejście z wodem Dziobera. Tarasiewicz, Nawrocki, nie ma czasu tam na celne zagranie przy tak agresywnym kryciu Anglików. Nawrocki, teraz trochę miejsca, swobody, Nawrocki, dobre zagranie, Ryszard Tarasiewicz, ale wolno, idzie do tej piłki, szybszy jest Piersi i nie wywalczyliśmy rzut rożnego. Bardzo. Ofiarnie Nawrocki, szewczy. Furto, Szewczyk, dobrze do Jacka Ziobra. Ziober na wysokości pola karnego, opanował piłkę. Widzami niego Parker, na polu karnym Furtok, jest tam również Tarasiewicz. Zagranie do Tarasiewicza, ten fiksuje, ale była szansa! Tam się Tarasiewicz złapał za głowę. Oj, panie Ryszardzie! Naj-
najlepsza okazja polskiej drużyny była to 33 minuta pierwszej części spotkania. Popatrzmy jeszcze raz na spokojnie, chociaż nie ma na to czasu, realizator rozpoczęli już akcję swoją Anglicy. Dobre, przytomne zachowanie Furtoka, ale straciliśmy na moment tylko piłkę. Tarasiewicz, Furtok osamotniony, Furtok nie ma z kim rozgrywać. No niepotrzebnie tak szybko, panie Jan. Mówił trener Strejlał, zwracał na to uwagę, że po przejęciu piłki trzeba ją szanować. Pierwszy, proszę zwrócić na jego szybkość, dynamikę, rozmach w akcjach. Barnes, pole karne, byle tylko czysto, dobrze, przytomnie Robert Warzycha. Brawo. Do Cedzi. I Gascoigne, któremu nie obce są również elementy gry defensywnej. Paulo Koszewskiego. Right. 10 minut do końca pierwszej części spotkania. Powrót bardzo udany Jana Furtoka. No, w stylu Włodzimierza Smolarka sprzed lat. Im nasz lec, Ryszard Tarasiewicz. Furtok, Dobczyk, Szewczyk i Parker. W tym starciu z Parkerem nabawił się jakiegoś urazu Roman Szewczyk. Gramy teraz w dziesiątkę. Szewczyk poza linią końcową boiska, tymczasem agent angielskiego zespołu. Bardzo dobrze Czachowski. Zioper, Furtok. Teraz okres lepszej gry polskiej drużyny i faulowany Jan Furtok przez Davida Plata. Cały czas Szewczyk poza boiskiem. Niewiele możliwości, manewrów, jeśli chodzi o zmiany, ma trener Strejlał. W rezerwie oczywiście Bako, ale z zawodników z pola Kubicki, Krzysztof Warzycha i Jakołcewicz. Dariusz Stop. Piotr Czachowski i Józef Pani. Gramy na czas, ale gramy w dziesiątkę, by zyskać cenne sekundy, by pozwolić doktorowi Celowskiemu zlikwidować tę dolegliwość Szewczyka. Wód. Wygrany pojedynek przez Czachowskiego. Tarasiewicz, Nawrocki i teraz spokojnie Dariusz Stowczyk. Tylko sekunda, moment, kiedy Anglicy zaczynają kryć bardziej agresywnie, natychmiast gubimy się w konstruowaniu akcji. Umiejętności przeszkadzania, polski zespół wywiązuje się ze swojego zadania. Gascoigne, pole karne, plac. Nic nie było, Gascoigne, i teraz było gorąco. Tylko rzut rożny, na szczęście. Szybkość, zdecydowanie, granie. Większa kultura piłkarska to oczywiście atuty w dzisiejszym meczu gospodarzy. Ale o tym wszystkim wiedzieliśmy przed meczem. Szewczyk już na boisku, tymczasem leży na nim Zbigniew Kaczmarek.
Tullio Lanese tymczasem nie zezwolił, by zaopiekował się Kaczmarkiem polski lekarz. Rzut rożny dla Anglików, przedłużenie, Bandzik niepewnie i rzut rożny z przeciwległej strony. Nie wiem tylko, czy Bandzik nie był faulowany tutaj podczas tej interwencji. Nie ma czasu na powtórkę. Trudny moment dla polskiej drużyny. 7 minut do końca pierwszej połowy. Zmaga się doping angielskich kibiców. Wytrzymać to panowie. Bandzik może teraz pewnie golnie. Bronią się Polacy. I a co jest? Jest bramka czy nie ma bramki? Czy będzie rzut karny za tą interwencję ręką? Nie ma czasu na powtórkę. Rzut karny dla zespołu angielskiego. Jest teraz powtórka. Zobaczymy, który z naszych zawodników tam tak pechowo interweniował. Chyba był to Nawrocki. Gary Lineker i przed szansą angielski zespół. To będzie 37 bramkę. Pewny wykonawca rzutów karnych podczas mistrzostw świata. Nie ugięły mu się nogi nawet na moment w spotkaniu z Kamerunem. Nie wierzę, by stało się to dzisiaj, no ale może nie! Niestety. Jak przed rokiem na Wembley, Gary Lineker wtedy też zdobył pierwszą bramkę w przegranym 0-3 spotkaniu polskiej drużyny. Tylko wtedy z akcji, a teraz z karnego. No, przed bardzo trudnym zadaniem teraz polska drużyna. Tarasiewicz. Słuszna decyzja. Ale znakomicie ustawiony Chris Wood. Oto trener Anglików, rozluźniony, zadowolony, ale nie nasycony tak jak i angielski zespół. Moment nieuwagi polskiej drużyny, ale myślę, że zgodzimy się, że zasłużone prowadzenie Anglików. Tworzyli nieporównywalnie więcej podbramkowych sytuacji. Grają lepiej. Przeważają. My ograniczamy się do przeszkadzania. Świetne zagranie, znakomita akcja i o dużym szczęściu może mówić polski zespół. Chociaż jeszcze nie koniec. Będzie rzut rożny. Fantastyczne wejście Lidii Ksona, znakomite rozegranie. Wszystko w niesamowitym tempie. I bliscy szczęścia byli angielscy piłkarze. Dotrwać do końca pierwszej połowy bez straty kolejnych bramek. Odpocząć w przerwie. No i może podjąć większe ryzyko, jeśli chodzi o akcje ofensywne. Przez długi czas umiejętnie bronił się polski zespół, ale gra mimo wszystko dość sparaliżowany, jeśli chodzi o zagrażanie bramce łódzkiej. Tarasiewicz. Tym razem nie celi. Gdyby wykorzystał Ryszard Tarasiewicz tę sytuację, którą miał kilkanaście minut wcześniej, będąc sam na sam z Łódzcem, grało nam by się zupełnie inaczej, a teraz w trudnej, bardzo trudnej sytuacji polska drużyna. Ale jeśli ma być to odpowiedź, czy mamy zespół, czy nie, to trzeba podjąć walkę w drugiej części, no i przynajmniej próby, może zakończą się one powodzeniem zniwelowania tego niekorzystnego rezultatu.
Nawrocki. Wprost z nogi Gascoigne. Spalony. Był na nim Steve Bull. Końcowe fragmenty pierwszej części spotkania, w której jednak nie ustrzegliśmy się błędu i straty bramki. Bull. Slav. Wspaniale do Linekera, dobrze tym razem pani. Tarasiewicz. Faulowany przez Detwokera. O ile z wyjątkiem momentu utraty bramki można uznać za udany występ pod względem gry obronnej, tak trudno nie mieć zastrzeżeń do tego, co prezentujemy w ataku pozycyjnym. Brak dokładności, zrozumienia, pewności i przekonania, że można Anglikom strzelić bramkę, skoro nie udało się to przez 17 lat. Myślę, że nasi w drugiej części spotkania muszą zagrać z wiarą w to, że jednak tę bramkę można strzelić. Dlatego, że w tej chwili przegrywamy 0-1, tracimy 2 punkty. Jeśli marzymy o tym, by cokolwiek zwojować w tych eliminacjach Mistrzostw Europy, naszą ambicją musi być zdobycie przynajmniej tutaj jednego punktu. Wiem, że to niesłychanie trudna sprawa przy tak grającej drużynie angielskiej, ale taką próbę muszą nasi podjąć. Banci. Faulowany przez Pierce'ego. I proszę Państwa, koniec pierwszej połowy. Przegrywamy ją 0-1. Myślę, że drużyna angielska na tę bramkę zasłużyła. To na razie tyle ze stadionu Wembley. Przerwę proponuję, byście Państwo spędzili również przed telewizorami. Zapraszam na filmowe wspomnienia z dotychczasowych pojedynków Polska-Anglia. Witam Państwa ponownie podczas przerwy w eliminacyjnym pojedynku grupy siódmej spotkania Anglia-Polska. Do końca. Trzeba dać maksimum wszystkiego, co się w sobie ma, by tutaj na Wembley osiągnąć rezultat korzystny. Myślę, że Polacy przede wszystkim muszą przełamać swoją psychikę, uwierzyć w to, że jednak Anglikom można strzelić bramkę. Oto Alf Ramsey, który niemiło wspomina polską reprezentację po tym, co zdarzyło się 17 lat temu na tym stadionie. Rozpoczęli Anglicy. Patrzę, myślę, że nie ma zmian w jednej i w drugiej drużynie. A Gary Lineker, kapitan po raz drugi reprezentacji angielskiej, w swoim 60. występie w drużynie narodowej zdobył 37. bramkę, a jeśli chodzi o kontakty z Polakami, to jego jest 4. mecz i 5. bramka. Inna stawka tego spotkania niż 17 lat temu. Inna gra. Początek eliminacji. Oczywiście dzisiejsze spotkanie niczego nie rozstrzyga, ale z pewnością strata tutaj 2 punktów oddala nasz cel, przed jakim stanął polski zespół zakwalifikowania się po raz pierwszy do finału Mistrzostw Europy. Będzie to zadanie szalenie trudne. Dziś obserwowałem spotkanie Irlandii z Turcją. Znakomity mecz graczy Jackiego Charltona. Jackie Charltona, 5 bramek. Oldricha. No i rzeczywiście ta irlandzka maszyna zmiażdżyła rywali. Nawrot. Zioberg.
szkoda, że poświęcił go trenerzy na grę tak bardzo defensywną, na odpowiedzialne za granie pilnowania Livingstona. Mało angażuje się więc w akcje ofensywne, a jest to jeden z nielicznych piłkarzy w naszej drużynie, który może stanowić zagrożenie dla bramki rywala. Burto. Paul Gascon. Parker i Koseski. Szybkość Furtoka, ale większa Walkera. Szybkość, granie, gra z pierwszej piłki to atuty drużyny gospodarzy. Przed. Jeszcze dodany powrót Roberta Warzyszy, tylko przerwanie akcji drużyny angielskiej. Ted Walker. Right. Walker. Gascoigne. Parker. Dixon. Right. Wszyscy angielscy piłkarze z wyjątkiem Woodsa na naszej połowie. Proszę, jakie znakomite celne zagranie do Pierce'ego i teraz to wielkim szczęściu możemy mówić, że ta piłka nie została dotknięta przez Gary Linekera. Mówię o wielkim szczęściu, ale i o też błędzie w ustawieniu naszych obrońców, konkretnie Zbigniewa Kaczmarka, który tam nie upilnował Gary Linekera. Znakomita, wspaniała akcja, trzy podania angielskiej drużyny i niesłychane zagrożenie przed polską bramką. Dixon, Parker, Dowski, faulowany i rzut wolny dla polskiej drużyny. Ustawienie obrońców rzeczywiście zapowiadało grę ofensywną. Teraz szansa po błędzie Wrighta przed Polakami, ale Wright naprawia swój błąd z konsekwencją, przeszkadzając Furtokowi, by nie mógł dośrodkować. Teraz się. Myślę, że nie było to zbyt przemyślane zagranie. Przeżywający pierwszy ważny mecz. Mówię ważny, bo przecież w poprzednich eliminacjach do Mistrzostw Świata nie mieliśmy szans. Mimo to polski zespół zagrał bardzo dobre spotkanie w Chorzowie. Ale mimo, że graliśmy bardzo dobrze, skuteczność też pozostawiała wiele do życzeń. Bam. Zmiana pozycji. Proszę, jaka technika. I jakie kłopoty z przyjęciem przez Polaków piłki. Parker. Lineker na polu karnym. Ślizg czysty Dowczyka. Nawrocki. Tylko dwójka naszych zawodników, a mimo to z Nawrockim poradził sobie Paul Parker. To świadczy najlepiej o szybkości graczy angielskich. By cokolwiek stworzyć w ataku, by zagrozić bramce Woodsa, musimy grać szybciej. Mówię musimy, ale najwyraźniej dziś pod względem szybkości na pewno ustępujemy drużynie angielskiej. Oto Gary Lineker, strzelec jedynej jak do tej pory bramki.
tej powtórce, proszę zwrócić uwagę, nie ma, no rzeczywiście był tutaj faulowany, nie ma, proszę Państwa, dla niego straconych piłek. To, co cechuje w ogóle większość angielskich graczy, a czego może każdy z polskich piłkarzy się uczyć. Angrycy w dziesiątkę, Lineker poza boiskiem. Zdaje się, że po tym faulu, przypadkowym kopnięciu w głowę, będzie zmiana w drużynie angielskiej. Tarasiewicz. Rzut wolny dla naszej drużyny. No to Gary Lineker. Którego żegna angielska publiczność. A więc będziemy mieli zmianę w angielskiej drużynie. Na razie Anglicy w dziesiątkę. I znów nieporadnie nasz zespół. Ale trener Taylor bardzo spokojny. Być może uda się założyć tylko opatrunek i Lineker powróci do gry. Tymczasem Gascoigne. Piercy. Większa kultura gry Anglików to nie ulega najmniejszej wątpliwości. Porównywalnie wolniej rozgrywamy swoje akcje, pozwalając rywalowi wrócić, ustawić się w grze obronnej. Kaczmarek, Tarasiewicz, Lineker jednak wędruje do szatni, będzie zmiana. Żegnany brawami przez angielskich kibiców Jacek Ziober. No może on wreszcie coś skonstruuje, jeśli chodzi o grę polskiej drużyny. Jacek Ziober, ładne zagranie, Tarasiewicz. Na spalonym Jan Furtek. Oto, proszę Państwa, żegnany brawami Gary Lineker, znakomity piłkarz. I myślę, że Peter Beardsley za moment wejdzie na boisko. Nawrocki. Szansa dla polskiej drużyny. Nawrocki środkiem, Furtok. Wolno Nawrocki jednak. Teraz odegranie tutaj do Roberta Warzychy. Robert Warzycha, strzał! No gdyby był celniejszy, mógł tutaj na prawą stronę grać do Koseckiego. Dziesięć minut drugiej części spotkania poza nami. Proszę popatrzeć, nie ujmuje tego kamera. Tu miał Warzycha z prawej strony na zupełnie wolnej pozycji Koseckiego. Nie dostrzegł go jednak. Cały czas Anglicy w dziesiątce. Nieporozumienie pomiędzy Walkerem i Barnesem. Dwoma trzech ciemnoskórych graczy, którzy występują w zespole angielskim. Pierwszym, który zagrał w reprezentacji Anglii ciemnoskórym piłkarzem, był Viv Anderson. Statystycy angielscy skrupulatnie to odnotowują. Szóstym w kolejności był Barnes, dziesiątym ciemnoskórym graczem Des Walker, a ostatnim Paul Parker, czternastym ciemnoskórym piłkarzem. Viv Anderson zadebiutował w reprezentacji Anglii w listopadzie 1977 roku w meczu z Czechosłowacją. Peter Beardsley przygotowany do wejścia, ale będziemy mieli dwie zmiany. Boisko opuści również
Steve Ball. Będziemy mieli okazję i kibice oraz piłkarze poznańskiego Lecha zobaczyć akcję najbliższego rywala pucharowego. Myślę o Chrystu Woodzie, zawodniku Marsylii. Woodle i Beardsley, obaj niezwykle doświadczeni. Obaj uczestnicy ostatnich mistrzostw świata. A więc Graham Taylor wzmacnia siłę ognia drużyny angielskiej, wpuszczając dwóch świeżych, wypoczętych zawodników, niezwykle szybkich. Beardsley, znakomite recenzje w lidze, 8 bramek, podobnie jak Platt. No i widząc, że ta gra siadła, że tempo jest wolniejsze, myślę, że i Andrzej Strejlał powinien się zdecydować na zmianę. Chyba wycofanie jednak Szewczyka na wariant bardziej ofensywny, wprowadzenie Krzysztofa Warzychy, bo przecież przegrywamy ten mecz. Jeśli chcemy cokolwiek nim osiągnąć, musimy zacząć grać śmiele. Mówię, musimy zacząć grać śmielej, ale to jednocześnie oznacza odkrycie się przed rywalem, który przy takiej szybkości jest w stanie bardzo łatwo nas skontrować. Znają się doskonale, wiele wspólnych gier, jeszcze w reprezentacji prowadzonej przez Boba Robsona. Obaj znakomicie grają w swoich klubach. A my cały czas w tej drugiej części ograniczamy się konsekwentnie do tego, by przeszkadzać drużynie angielskiej. Bo on stara się liczyć. Krzysztof Warzycha i Dariusz Kubicki, obaj rozgrzewają się za bramką Józefa Wancika. Limit zmian w drużynie angielskiej wykorzystany. Kurtos. Nie ma tutaj miejsca, swobody, momentu. Faulowany Roman Kozecki przez Hirsiego. Nie przebierają w środkach Anglii. No ale tak się gra na Wyspach Brytyjskich. Tak się gra na co dzień w lidze. Taki nawyk się wynosi z codziennych gier i nie inaczej gra się później w reprezentacji. Pojawienie się w drużynie Gascoigna, wcześniej Bamsa, zmiana stylu podczas Mistrzostw Świata, odejście od tych schematów, no to wszystko spowodowało, że Anglicy jednak odnieśli duży sukces podczas gier we Włoszech. Szansa na kontratak, dobrze ustawione nawrotki, teraz my możemy kontratakować, ma tam czas Roman Kosecki, przeszedł z prawej na lewą stronę, w środku Furtok. Niepotrzebnie grają nasi bardzo indywidualnie i tak strasznie nerwowo w tym ataku. Tarasicki. Grać dalej, czysto. Oburza się Ryszard Tarasiewicz, nieprzyzwyczajony do takiej gry, ani w polskiej lidze, ani we Francji, gdzie gra się dużo delikatniej. Ratuje teraz Szachowski wybiciem wału. Furtok pracuje tam ciężko, wspomagając nasz zespół ze defensywy. No i proszę zwrócić uwagę na szybkość Seth Walkera.
duża ruchliwość, zmienność pozycji. Zdecydowanie. To wszystko prezentuje nas dzisiejszy rywal. Piotr Szachowski. Barn, Włodu, Szachowski, Warzycha. W przodu tylko Kosecki. Do niego zagranie. Ale tylko moment, błąd w przyjęciu piłki, a potem już zdecydowanie bez Walkera. Osiemnasta minuta drugiej części meczu. Przegrywamy 0-1 po celnym strzale z karnego Gary Linekera. Kurde. Ładne rozegranie teraz z Dzioberem. Na polu karnym jest Tarasiewicz. Dziober obok niego, Deswalker i pierwszy rzut rożny dla polskiej drużyny. A upłynęła, proszę Państwa, w tej chwili 19 minuta drugiej połowy. Myślę, że powinien testować się Andrzej Strejlał na wprowadzenie Krzysztofa Warzycha. Trzeba podjąć większe ryzyko. Może to tylko kosztować utratą kolejnej bramki. A tak to może wyrównamy. Oj, była szansa, Wawdowczy. Może uda się za moment. Raz jeszcze rzut rożny. Drugi, w drugiej połowie. Wyciągnęli wnioski, nie grają Polacy. Długich rzutów rożnych. Teraz nieporozumienie Dziobera z Robertem Warzychą. Próbuje naprawić Warzycha. Ofiarnie udało się Czachowski. Dziober, Polacy utrzymują się przy piłce. No nie można im dziś odmówić serca do walki. Dziober, ładny taniec z piłką. Dziober wymanewrował dwóch Anglików, dośrodkowanie. Jest tam Tarasiewicz, za głęboko jednak dośrodkowanie. Nie było tam nikogo z lewej strony, chociaż idzie ofiarnie Szewczyk. Wychodzi Lipikson. I teraz dobra interwencja Dariusza Wdowczyka. Więcej takich akcji, więcej zaangażowania piłkarzy w akcję ofensywną, a może zmienimy ten rezultat. Żeby uwierzyli w swoje siły nasi zawodnicy. Żeby próbowali się przełamać. Przecież czasu już pozostaje coraz mniej. 25 minut do końca. Szewski. Tarasiewicz. Inaczej prezentował się Ryszard Tarasiewicz w Kozowie. Balcu przyjął kreon, dyrygował całą drużyną. Niecelnie do Szewczyka. Gascon. Wright. Oj, takie błędy zdarzają się na Anglikom. Dziober. Faulowany przez Plata. Przepraszam, Dixona. Dobre zagranie do Koseckiego, nie ma spalonego. Kosecki, obok niego też Walker. Kosecki. Rozpoczniemy od rzutu z autu. Czy też od rzutu wolnego. Od rzutu z autu. Tarasiewicz.
Żober. Ładne przejście Jacka Żobra, ale nie ma tutaj nikogo. I zdjął znakomicie pierwszy piłkę sprzed nóg Roberta Warzyszy. No, jedyny Żober, który teraz nabrał nieco wigoru. Poświęcili go na grę defensywną nasi trenerzy. Teraz w miarę upływu czasu on zaczyna przejmować na siebie ciężar gry w ofensywie. Straszna walka tutaj przy każdym pojedynku o dojście do piłki. No ale to, że Anglicy prezentują atletyczny futbol, że są pod tym względem znakomicie przygotowani, o tym doskonale wiemy. Kto ma wygrać ten naszych zawodników główkowy pojedynek z Anglikami, tego to nie wiem. Waddle, Parker, Gaza. Proszę zwrócić uwagę na to, co potrafi. Zatrzymywane tam przez Kaczmarka nieprzepisowo. Przywilej korzyści sędziego, czyste przejęcie przez Jacka Żobra. Samotnie Żober wypuszcza tam Tarasiewicza. Ten jest jednak bardzo wolny, mimo że walczy. Tak gra gracz z Marsylii. Parker. Wspaniała wymienność pozycji angielskich graczy. Robert Warzycha, obok niego Barnes, Dowczyk, natychmiast obok niego Gascoigne, Kosecki, ubiegł Wright w główkowym pojedynku, Parker, Barnes, Lee Dixon, piękne zagranie do Waddle'a, będzie szansa na drugą bramkę dla drużyny angielskiej, brawo Bandzik! Słuszne pretensje ma Bandzik do Czechowskiego. Jedno podanie i wspaniała sytuacja. No ale to jest cała nowoczesność, że drużyna angielska nie stać nas na taką grę w dzisiejszym spotkaniu, to najwyżej na paraliżowanie akcji rywala. I to nie zawsze skuteczne. Nie ma siły ognia napadów polskiej drużyny. Żober, który w drugiej połowie próbuje poderwać nasz zespół do gry ofensywnej, faulowany teraz przez Dawida Plata. No on jedyny w swoim zaawansowaniu technicznym jest w stanie dłużej przetrzymać piłkę. Dobre teraz zagranie Szewczyka do Roberta Warzyszy. Ten patrzy, gdzie jest Furtok, dośrodkowanie do Furtoka. Nie ma tutaj nikogo, tylko Des Walker będzie rzut rożny. Wreszcie jakaś poprawna akcja polskiej drużyny, choć niewykończona. Na to czeka Andrzej Strejlał. Zostało 19 minut. Dlaczego nie decyduje się na wprowadzenie Krzysztofa Warzycha?
Robert Warzycha, Polacy poradzili sobie angielską obronę z pomocą Davida Platt. Taka akcja jak niedawno z tym jednym podaniem do Wodla oczywiście przypomina o tym, że trzeba być niezwykle uważnym w grze defensywnej. Dwa błędy najpierw Strachowskiego, później znów naszej obrony mogły nas kosztować utratę drugiej bramy. Stąd Polacy przy mniejszych umiejętnościach w porównaniu z rywalem skupiają się na tym, by nie przegrać wyżej tego spotkania. Wielki bar. Zbiera się Krzysztof Warzyk. Słusznie, ale dlaczego tak późno? 16 minut do końca. Taniec Gascoigne i szansa! Znowu Wandzi. To, że jest tylko 0 do 1, możemy głównie jemu zawdzięczyć. Znakomicie broni dzisiaj Józef Wandzi. Błąd Nawrockiego. Powoli Polacy opadają z sił. Przyspieszają Anglicy. Wodl, Wodl, pole karne. Teraz przypadek ratuje polski zespół i ta piłka od Strachowskiego. Zaczynają dawać o sobie znać braki kondycyjne. Tak to jest w przypadku polskich zespołów, czy ligowych, czy klubowych, przepraszam, czy reprezentacji. Na co dzień w lidze gra się wolno, nie angażuje się tyle sił. Potem, gdy przychodzi ważny mecz, wielki pojedynek, wtedy nie można odmówić Polakom serca i ambicji. Tym niwelują braki. Ale przecież to utrata sił. Gdy nie ma się nawyków wyniesionych z gry codziennej w klubie, trudno potem marzyć czy myśleć o tym, żeby raptem pojawiły się one w ważnym spotkaniu. Niepodzielnie od kilku minut panują Anglicy. Przytomnie teraz Nawrocki zastopował Wodla. Ziober. Burtok na polu karnym. Będzie wrzut z autu dla polskiej drużyny. I zmiana. Boisko opuści Nawrocki. Od którego dzisiaj się więcej spodziewałem, szczególnie w konstruowaniu akcji. W jego miejsce, nie, Burtok zejdzie z boiska, przepraszam. W jego miejsce wejdzie Krzysztof Warzyk. Dobrze. Z pewnością nie można odmówić dziś naszym graczom zaangażowania, serca, wielkiej woli walki, którą włożyli w ten mecz, ale po prostu mniej umiemy od przeciwnika. Mimo że w polskim zespole 6 piłkarzy grających w klubach zachodniej Europy. Roman Kosecki. Warzycha na polu karnym. Niedokładne zagranie Koseckiego. Dwójkowymi, trójkowymi akcjami nie jesteśmy w stanie zagrozić bramce Ustka. Odl.
Sirski. Głodny. Nie upilnowali nasi Plata, będzie groźnie. Rzut rożny dla Anglików. Sirski. Krzysztof Warzycha. Kosecki. Dobre wypuszczenie piłki w pojedynku z Polem Parkerem. I proszę zwrócić uwagę na szybkość obrońcy angielskiego. Nie ma tutaj gracza, który by nie był przygotowany szybkościowy. Ma na dodatek ta bezpardonowa walka kontaktowa, kiedy czuje się oddech rywala dokładnie przy sobie. Nie ma miejsca, czasu. Zarzucam na tym, że się spieszą, ale wynika to ta niedokładność po prostu z bardzo dobrej gry obronnej przeciwnika. Tarasiewicz. Niecelne zagranie, a w takim momencie przydałoby się bardzo dokładne do Krzysztofa Warzycha. Faul Roberta Warzycha. Pierce i Dixon. Znów w jednej linii ustawieni są Barnes, Pierce, Platt, Watt i Wright. Widzą Państwo tutaj to ustawienie. Tutaj na końcu jest Wright, który będzie obiegał swoich partnerów. Tam będzie dośrodkowanie, miękkie wrzucenie. On właśnie w pojedynku z Bandzikiem. O, i będzie bramka. Bandzik łapie jednak. Odetchnąłem z ulgą. Analizował to Andrzej Strejlał z drużyną do znudzenia. Rysował, pokazywał właśnie ten stały fragment z tym obiegnięciem, z tym, kiedy blokują obrońców napastnicy, a mimo to nie potrafią sobie Polacy z tym poradzić. Łodu. Przy aplauzie publiczności wspaniałe znowu wejście, tym razem odważne Pierce'a. Cały czas angielscy piłkarze przy piłce. Zdecydowany okres przewagi, 10 minut do końca. Poświęcenie niemal to wszystko na to nas stać. Cały czas Anglicy, za chwilę może paść bramka. Barnes, pole karne, Bandzik, znakomicie Bandzik. Stanęli nasi w miejscu. Krzysztof Warzyk. Proszę zwrócić uwagę, jakie kłopoty nasi napastnicy mają z dokładnym opanowaniem piłki. Rywal jest obok, rywal naciska, rywal przeszkadza. Tutaj nie ma czasu i nie ma miejsca. No, duże brawa dla Józefa Wandzika w dzisiejszym spotkaniu. Myślę, że to, że jest tylko, że straciliśmy tylko jedną bramkę, zawdzięczamy przede wszystkim jemu. To wcześniejsza akcja Petera Pierce'a. Plac. No myślę, że na wyższe, efektowniejsze zwycięstwo liczył trener Taylor.
czasu coraz mniej, już tylko 8 minut. Każdy główkowy pojedynek przegrany przez polski zespół. Nie mówiąc o biegowym, Wandzik teraz wspaniale głową. Nie mógł zresztą inaczej, najwyżej nogą, byłby rzut wolny. Nakładka Parkera. Słabszy występ niż się można było spodziewać Ryszarda Tarasiewicza. Kosecki. Ust. Przygotowuje się do wejścia Dariusz Kubicki. Myślę, że Andrzej Strejlał chce utrzymać ten rezultat. Po ostatnich wysokich porażkach w Monterrey, tutaj na Wembley. Taka przegrana z pewnością nie przynosi nam wstydu. Kierski. Łodzi. Myślę, że ten mecz dobitnie udowadnia różnice w umiejętnościach graczy obu reprezentacji. Barnes, proszę. Nie ma straconej piłki. Każda okazja jest dobra do tego, by stworzyć zagrożenie pod bramką rywala. Krzysztof Warzycha. Nie udało się ograć ze Walkera. Robert Warzycha. Naprawił swój błąd bez słów. Błąd Szewczyk. Łatwość, z jaką porusza się Barn. Nikt mu tam nie przeszkadza. Teraz Szachowski. Odegranie. Błąd Szachowskiego, ale niewykorzystany przez angielskich piłkarzy. 5 minut do końca. Ustępują nasi wzrostem rywalom. Przegrywamy główkowe pojedynki. A boisko opuści Roman Kosecki. Wprowadzenie Dariusza Kubickiego to ewidentne potwierdzenie utrzymania tego rezultatu. Ewidentny błąd Łodzi, pole karne, obok niego Kaczmarek. Muszą wrócić nasi piłkarze. Lee Dixon, Barnes i rzut rożny. Kapitalna gra, szczególnie przy tych podaniach. Jaka dokładność w rozegraniu akcji. Niemal na pamięć. Dixon, który przecież jest samą postacią w reprezentacji, grał tam, będąc pewny, że będzie Barnes. W remisowym spotkaniu w Chorzowie polski zespół podjął walkę tak jak tutaj, ale wtedy oczywiście to zawsze atut własnego stadionu miał jeden podstawowy atut. Polacy nie ustępowali rywalowi pod względem szybkości. To myśmy dyktowali warunki gry, to myśmy dyktowali tempo.
Ja wiem, że co innego spotkanie wyjazdowe, ale mimo wszystko można tego wymagać w momencie, kiedy konstruują Polacy akcje, tak jak teraz. Piotr Przachodzi. Tarasiewicz. Proszę zwrócić uwagę, jak wolno rozgrywane są polskie akcje, jak bardzo niedokładne. Mimo, że ofiarność i poświęcenie ze strony Polaków naprawdę imponujące. Dowczy, proszę, prost pod nogi plac. Widzieli Państwo przed momentem ławkę graczy rezerwowych. Na niej zawodnik, który jest już powoli staje się legendą angielskiej reprezentacji, Peter Shilton. Obok niego Gary Lineker, który po założeniu opatrunku wrócił na stadion. Peter Shilton rozgrzewał dziś swojego następcę, Christa Woodsa. No i myślę, że jest to ładny gest w stosunku do byłego reprezentanta, że jest zapraszany na zgrupowanie kadry, że powoli szykuje się niejako do nowej roli. Na razie Shilton nie zamierza kończyć kariery, no ale w przyszłości oczywiście chce się poświęcić pracy trenerskiej, pracy z bramkarzami. Warzyk. Lidikson. Łodl. Szewczyk. Tarasiewicz. Rezultat identyczny jak w niedawnym towarzyskim spotkaniu. Zresztą identyczny był skład, gdy zaczęli w towarzyskim spotkaniu Anglia-Węgry. Końcowe sekundy, niebawem Tuli Olaneze zakończy to spotkanie. Groźnie. Powoli ten mecz zbliża się do końca. Ryszard Tarasiewicz przed tym spotkaniem uczestnik poprzedniego meczu na tym stadionie, ale może o tym za chwilę. Pierwszy groźna sytuacja, nadbiega tam plac. Zdecydował się na strzał, ale fenomenalny strzał. 2-0. Osiemdziesiąta ósma minuta meczu. Szkoda, bo do końca zostały dokładnie sekundy. Myślę, że Józef Wandzik spalony za grę do tego momentu jest obciążony tą utratą bramki. Wyustawienie, błąd. Był to ostry kąt, Dirsi to jednak klasa, zauważył to zbyt dalekie wyjście polskiego bramkarza, no i jak się skończyło, widzieli. Wspomniałem, że Ryszard Tarasiewicz powiedział, że wynik gra się nie powtórzy. I rzeczywiście się nie powtórzył. Spotkanie Tuli Olaneze kończy. Przegrywamy z zespołem Anglii 0-2. Przegrywamy, myślę, w pełni zasłużeń. Polski zespół podjął walkę. A to, że tylko przeszkadzał, nie potrafiąc nic skonstruować, po prostu myślę, że tych zawodników na więcej nie stać. Zespół angielski przewyższał nas umiejętnościami, szybkością, graniem, rozmachem, dynamiką, po prostu piłkarską kulturą gry.
Rozpocząłem to spotkanie mówiąc, że ten sam stadion, ale minęło 17 lat. Te same kostiumy, ale inny zespół i inni piłkarze. Węgrzy długi czas czekają na to, by nawiązać do klubnych sukcesów. Holendrzy mieli 10 lat posuchy między latami 70 a 80. My mieliśmy świetną reprezentację w latach 70. Nasi dali dzisiaj rzeczywiście maksimum, ale po prostu rywal był bezsprzecznie pod każdym względem lepszy. Gra ani wynik się nie powtórzył, ale wciąż jesteśmy słabsi i na razie trudno nam marzyć o tym, żebyśmy cokolwiek znacznego osiągnęli w kolejnych eliminacjach Mistrzostw Europy. Za ofiarność, serce i walkę podziękowanie. Żal, że nie mamy umiejętności takich, by w sposób konsekwentny i bardziej zdecydowany zagrozić bramce rywala. Nie ma siły ognia. I na tym kończę tę relację. Przypomnę, że Gary Lineker i Peter Beardsley z strzelcami bramek ze stadionu Wembley żegna Państwa Dariusz Pakowski. Oddaję głos do Studia Centralnego w Warszawie.